Cześć! Pierwszy noworoczny dłuższy odcinek, który szykuję w tym tygodniu, poświęcony będzie staremu polskiemu odkurzaczowi Gamma z 58 roku. Kiedyś już podobny wiśniowy odkurzacz Gamma oglądaliśmy, nieco starszy, bo z 57 roku. Ten odkurzacz zewnętrznie wydaje się w całkiem niezłym stanie, ma ładnie zachowany napis i ten zielony lakier także nie jest zbyt mocno podrapany. Największy mankament to urwany przewód, który trzeba będzie wymienić. Mam taki pasujący i mam też stare polskie wtyczki. Wyłącznik w rączce porusza się bez kłopotu, zobaczymy oczywiście czy działa. Na razie mogę Wam pokazać rozmontowany odkurzacz. Obudowa jest wewnątrz trochę zardzewiała i będzie wymagała wyczyszczenia, ale jest w niezłym stanie. To jest urwana pozostałość przewodu zasilającego do wymiany. W rączce znajdują się przewody idące do wyłącznika, a tutaj widać na jakiej zasadzie funkcjonuje wyłącznik. No, i mamy pokrywy wlotu i wylotu powietrza z workiem na kurz, który ma mocno zardzewiałą krawędź. Najważniejszy element to oczywiście silnik, w tym przypadku importowany z NRD typu EM8730K z fabryki w Opach. W silniku brakuje kondensatora przeciwzakłóceniowego, który pewnie kiedyś podczas jakiejś naprawy został usunięty. Widać tutaj miejsce łączenia przewodów, które oryginalnie wchodziły do kondensatora. Zresztą w kolejnym krótkim nagraniu sprawdzimy, czy ten silnik działa. Na razie biorą się za wyczyszczenie tych elementów odkurzacza gamma z 1958 roku, a potem za szybki test silnika.